Hejka, witamy Was w następnym odcinku. Jesteśmy dzisiaj na nowej komercji, na której jeszcze nie mieliśmy okazji i przyjemności łowić. Nie wiem, czego tak naprawdę mogę się dzisiaj spodziewać. Z tego, co widzę, pływa tutaj trochę jesiotrów, które spawiają się przy tafli i blisko pomostów, których jest tutaj całkiem sporo. Zobaczymy, pokażemy moje podejście do łowienia na komercji, której nie znam, plus pokażę Wam użycie przynęt miękkich, ekspanderów. Jesteśmy już rozłożeni. Przejdziemy od razu do towaru, którego będziemy używać. Nie będziemy też pokazywać, jak rozrobić miks i pelet. Pokazałem to na poprzednim odcinku z Gwarusia. Myślę, że nie ma sensu tego powielać. Już było to nieraz poruszane. Co do przynęt miękkich, mam tutaj ekspandery, które po przyjeździe od razu wrzuciłem do wody. Mam tutaj 8 mm i 6 mm. Moim zdaniem tych suchych ekspanderów nie ma sensu wrzucać do wody wieczorem przed łowieniem. Tak jak jest to opisane na opakowaniach, ten ekspander potem jest na tyle miękki, że nie jesteśmy w stanie go założyć na gumkę i spada praktycznie przy każdym dotknięciu ryby tego peletu. Dlatego jak zrobimy to sobie od razu po przyjeździe na łowisko, ja pokażę, że ten pelet naprawdę jest w porządku i że nie musimy nic więcej z nim robić. Poza tym, że mamy ekspandery, mamy też przygotowane praktycznie wszystkie możliwości, żeby się dopasować na to łowisko, w którym tak naprawdę nie wiemy, czego się możemy spodziewać. Mamy miks ciemny, już jest przygotowany, przetarty. Mamy również jasny, nie mamy tego towaru dużo. Mamy tutaj tak naprawdę po 400 czy tam 300 ml suchych miksów. I mamy ciemny pelet, to jest aler z halibutem pomieszany, pół na pół, z myślą o jesiotrach, które tutaj występują. Mamy rangersa, kukurydzę, trochę szóstki do rzucania pod nogi czarnego i czwóreczka, żeby sobie go też domieszać do podajnika, co pokażę w późniejszym czasie. Co do sprzętu, jak mi się posługuje, również wszystko było powiedziane na pierwszym filmie z Gwarusia, nie zmieniłem zupełnie nic. Mam 2-3 te same wędki, takie same zestawy. Może poruszę kwestię zestawów, jak ja je mam zbudowane. Też pewnie niczym nie zaskoczę, ale myślę, że warto to również powiedzieć. W pierwszej kolejności na żyłkę montuję stoper. Ja go sobie przesuwam potem troszeczkę wyżej, mniej więcej w takiej odległości od podajnika. Mamy czpień z podajnikiem Prestona ICS-a i po prostu złączkę na przypon, żeby nam się nie blokowała, i mamy przelotowy zestaw, bardzo ładnie to pokazuje brania. Ja łowię w 90% tak naprawdę właśnie przelotowo, jednak pokażę też dzisiaj, w jaki sposób montuję zestaw z rurką, która ma w środku gumę. Postaram się w miarę sprawnie pokazać, jak buduję zestaw na oryginalnym czpieniu z amortyzatorem. Musimy sobie zacząć od przełożenia końcówki i ja teraz robię to w ten sposób, że przekładam po prostu przez to miejsce, biorę sobie spory nadmiar żyłki i robię po prostu pętlę, tak jakbyśmy chcieli zakończyć wiązanie przyponu, i przekładam sobie ten czpień 2 razy. Teraz sobie delikatnie to zaciągam, żeby zmniejszyć to wszystko, czego nie potrzebuję. Łapię sobie ten węzeł przy samym czpieniu. I go zaciągam. I chodzi o to, że ten czpień teraz mamy na takiej luźnej pętli. To jest fajne, bo jak wiążemy przypon, jak wiążemy ten węzeł sobie w ten sam sposób, jak na przykład krętlik do żyłki, na ciasno, może nam ten czpień tutaj się przerwać przy większych przeciążeniach, a on teraz ma luz i przy okazji to bardzo dobrze lata, nic się nie obraca i spełnia nam to swoje zadanie. Nadmiar tej żyłki sobie obcinamy, zakładamy sobie teraz podajnik lub bombkę. Ja sobie założę podajnik. Tutaj ta guma czasami nam troszeczkę wystaje i to się blokuje. I mamy gotowy zestaw do łowienia. Uzupełnię tylko zestaw o przypon i już dalej będziemy pokazywać wszystko w czasie łowienia. Kolejną bardzo istotną sprawą na łowiskach komercyjnych czy łowiskach PZW, gdzie chcemy łowić obojętnie czy metodą, czy klasykiem, czy tyczką, czy maczem, musimy tak naprawdę sobie bardzo dobrze wygruntować całe nasze stanowisko, żeby nie łowić na dnie miękkim albo zamulonym, chyba że twarde nie występuje, no to wtedy będziemy sobie musieli z tym jakoś poradzić, ale myślę, że o tym też zrobimy osobny odcinek, o łowieniu właśnie w takich zamulonych łowiskach, czy metodą, czy klasykiem, żeby tak naprawdę sobie to w jakikolwiek sposób dobrze zacząć, musimy przyjechać nad wodę i jeśli ryby są aktywne, tak jak przynajmniej wydaje mi się dzisiaj, widzimy, gdzie te ryby najczęściej się spławiają, pojawiają się jakieś bąble albo wykazuje się jakikolwiek ruch. Widzimy, że na środku zbiornika właśnie pojawia się sporo bąbli, wyskakują jakieś pojedyncze ryby nad wodę i musimy teraz sobie znaleźć tam możliwie najlepsze miejsce do łowienia i postaram się pokazać, w jaki sposób zlokalizujemy dno miękkie, a w jaki dno twarde. Dobra, wykonujemy rzut w nasze łowisko. Podajnik doleciał do dna i teraz musimy w bardzo delikatny sposób przesuwać sobie podajnik po dnie. O, jak widać tutaj, teraz ewidentnie widać, że jest miękko. Mam podajnik 45 gram i zobaczcie, mam problem tak naprawdę go przesunąć. Teraz dopiero wyszedł po mocniejszym szarpnięciu. Tutaj również jest cały czas sporo mułu. O, widzicie? Tutaj podajnik się teraz bardzo ładnie przesunął. O, widzicie? Jak podajnik idzie takim ładnym ślizgiem, to znaczy, że jest twardo, a jak tylko się zatrzyma, to znaczy, że już jest jakaś miększa strefa, ewentualnie jakieś zaczepy czy tego typu rzeczy. I musimy sobie teraz dokładnie obrzucać całą tą strefę, w której zamierzamy łowić i poszukać możliwie najtwardszego dna. Rzucę teraz sobie z 5 metrów w prawą stronę. Zobaczcie, jak tu nam podajnik ładnie idzie. W tym miejscu mamy twarde dno. Tu jest teraz dopiero trochę mułu było. O, ale ładnie się prześlizguje. Zobaczcie, podajnik się ładnie prześlizgnął i teraz jest delikatny opór. O, widzicie? I już jest miękko. Z bardzo dużym oporem ten podajnik się przesuwa, ale nasz podajnik dolatuje na ewidentnie dobre dno i dobrą strefę, w której bardzo ładnie przechodzi pierwsze parę metrów. O, zobaczcie, ładnie się prześlizguje, także tutaj mamy w porządku wszystko i teraz rzucimy w lewą stronę, gdzie było ewidentnie dużo gorzej. Widzicie? Tu już mamy opór, tu jest miękko. Ten podajnik dosłownie wbił się nam w dno. Zobaczcie. Jest problem naprawdę go wyrwać. Podajnika używam do gruntowania tak naprawdę. Może to być podajnik albo jakakolwiek oliwka, ciężarek. Ja używam po prostu małego podajnika o ciężarze 45 gram. Można nawet gruntować 60, ale tutaj jest dosyć płytko. Myślę, że głębokość tego zbiornika ma około 1,5 metra, nie więcej. Dlatego nie ma potrzeby gruntowania cięższym ciężarkiem. Ja używam 4 rodzajów przyponów. Pierwszy jest z push stopem do łowienia na kukurydzę i ekspandera, na przynęty miękkie. Drugi rodzaj z gumką do peletów twardych, szóstek, ósemek, tam większych czy mniejszych. i również ekspanderów. Następny hak jest zawiązany z bagnetem Guru do przynęt miękkich, np. Rangersa czy Marosa. I tak naprawdę ten ostatni jest takim wyjątkiem i używam go do przynęt Sonubaitsa. Jest to po prostu igła z firmy Browning. Ona bardzo dobrze się wbija w te bardzo twarde przynęty i nie mam problemu z nabijaniem tych przynęt. Wymyśliłem to sobie w ten sposób, że zacznę łowić na tym 30 metrze, gdzie pokazałem Wam ten twardy kawałek dna, plus będę sobie znowu nęcić nogi, jak na poprzednim filmie. Blisko tego pomostu liczę tutaj na jakiegoś jeziora. Będę również regularnie nęcić nogi, właśnie ekspanderem, 8, 6 i kukurydzą. I będę na te przynęty później również łowić. Jednak zaczynamy od dalszej linii. Zacznę sobie dzisiaj od bardzo jaskrawej, pomarańczowej przynęty. Zobaczcie może, jak bardzo ładnie nabija się ta przynęta twarda Sonubaitsa w tą igłę. Bardzo fajnie to wygląda. Ona się też bardzo ładnie pozycjonuje. Wszystko jest tak, jak być powinno. Nie będę dzisiaj robić żadnego nęcenia wstępnego. Zacznę od razu łowić ze stoperem. Na początku pierwszy rzut poczekam około 4 minut i będę sobie regularnie przerzucać. Zaczynam od ciemnego peletu i na górę dobijam tylko troszeczkę miksu. Dociskam i tak wygląda mój podajnik. Udało się zaciąć pierwszą rybę po 45 minutach tak naprawdę. Zobaczymy, co to będzie. Na razie ryba idzie z takim dosyć przyzwoitym oporem. Mam nadzieję, że będzie to coś całkiem sensownego. Ryba już jest z 15-20 metrów od brzegu. Mam wrażenie, że jest to jesiotr raz nawet, a nawet na 100% bym powiedział, bo już go widziałem. Także na 100% to jest jesiotr. Teraz całą głowę wystawił nad wodę. Także na 100% mamy jesiotra. Nie chciałbym go stracić, dlatego delikatnie go holuję, bo to nasza pierwsza ryba. Płynie teraz mocno w lewą stronę. W zasadzie bardzo delikatne branie było. To branie było widoczne, ale nie było to jakieś atomowe branie. Na początku nawet się zastanawiałem, czy mam jakąkolwiek rybę na haczyku. Tutaj mam nadzieję, że tylko nie będzie problemu przy tych pomostach z holowaniem tej ryby. Będzie trzeba uważać, żeby gdzieś nie wpłynęła. Trzymam go do dołu, żeby też nie było żadnych dziwnych akrobacji, wyskoków i tego typu rzeczy. Jesiotra nie możemy holować do góry, bo on wtedy od razu zaczyna skakać. Przynajmniej bardzo często się tak zdarza. A nie, to jednak karp. Byłem naprawdę przekonany, że jest to jesiotr. Ryba nam się wczepiła. Taki karpik, bardzo ładna ryba jak na otwarcie zasiadki, mam nadzieję, że nie ostatnia. mamy piątą rybkę. Zmieniłem z ekspandera na waftersa z powrotem, ale założyłem sobie podajnik z gumą. Łowię teraz tą króciutką wędką, bo chciałem sobie sprawdzić, jak to się będzie spisywać. Na początku ryba nie walczyła w ogóle, teraz coś próbuje walczyć, ale nie będzie to raczej duża ryba. Tak z czystej ciekawości zmierzyłem sobie przed chwilą matę, bo nie pamiętałem, ile miała dokładnie. Mata ma 1,5 m, także ten karp, myślę, że spokojnie w okolicach 95 cm był. Także naprawdę fajna niespodzianka, fajna ryba. Szczerze mówiąc, jestem z niej bardzo zadowolony. Teraz powrót do małego żółtego waftersa, znaczy powrót, pierwszy rzut w zasadzie na żółtego waftersa. I udało się wypracować rybę. Złowiliśmy 3 ryby na ekspandery i 1 rybę na różowego. I teraz mamy jakąś rybkę. Na ten podajnik z gumą i żółtego waftersa. Proszę, też bardzo ładna ryba. Myślę, że ten karp ma... O! Sam się haczyk wypiął. Odłożę wędkę do tyłu i też może przejdziemy na matę, żeby Wam zaprezentować tę rybę. Są te ryby tutaj dosyć żywe i ciężko jest je utrzymać w ręce. Bardzo gruba ryba. Tamten był długi i dosyć chudy, a ten za to jest znowu gruby i krótki. Fajna, przyzwoita rybka. Rybie zwracamy od razu wolność, tylko już wypuszczę z ręki. Jesteśmy po 4-godzinnym łowieniu. Udało złowić się tak naprawdę niewiele ryb. Złowiłem 3 ryby na te ekspandery Sonubaitsa, które pokazywałem, na te 8. 1 rybę złowiłem na pomarańczowego waftersa i 1 na żółtego. Potem miałem jeszcze 1 spinkę. Te brania były bardzo nieregularne. Udało się złowić 2 ryby z rzędu na ekspandera, 2 ryby z rzędu miałem na żółtego waftersa, a te poprzednie 2 brania jeszcze były zupełnie w bardzo jakichś różnych, dziwnych, dużych odstępach czasowych. Nie chciały się te ryby wkręcić. Nie wiem dlaczego. Ratuje trochę sprawę ten duży karp. Trochę podciągnął ten dzisiejszy dzień, bo przynajmniej ilościowo nie było fajnie, ale jakościowo przyjemnie. Wszystkie ryby złowiłem z 30 metra. Pod nogami nie miałem ani jednego brania. Także te ryby widać, że są skumulowane na środku, ale też niezbyt chętne do żerowania. Myślę, że to na ten moment tyle, co mogliśmy pokazać. Zapraszam Was do naszych następnych filmów. Piszcie również w komentarzach, gdzie chcecie, żebyśmy nagrywali dla Was następne filmy. Będziemy starać się to realizować. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Zostawcie suba.